Witam w kolejnym odcinku programu Najgorsze Gry Wszechczasów. Dzisiaj zrecenzuję tytuł, który pogrzebał jedną z najlepszych kontrowersyjnych przygodówek cudzysłów na luzie w historii. Oto przed wami najbardziej gówniana produkcja z Larym w roli głównej. Zapraszam do oglądania. Gra Leisure Suit Larry Box Office Bust została stworzona w kwietniu 2009 roku. Firma odpowiedzialna za te łajno to Team 17. Tak jest, twórcy Wormsów postanowili odpierdolić krapa. Zanim przejdziemy do zbiorowego gwałtu na największym rotomanie, cóż za ironia, spójrzmy na noty na różnych serwisach growych. Gry online 2,5 na 10, Neogo 2 na 10, Metacritic 20 na 100 punktów. Zgodnie z tradycją najpierw zajmę się głównym menu. Możemy kontynuować rozgrywkę, rozpocząć nową, wczytać grę, skonfigurować opcje, zobaczyć kto jest odpowiedzialny za tą abominację oraz najlepsza rzecz wyjść. Konfiguracje są podzielone na sterowanie, grafikę oraz audio. Jak na gównianą konwersję przystało, wszystko zostało ograniczone do minimum, a granie czymś innym niż padem powoduje ataki pierdolca oraz ogromną frustrację. Aha, i nie myślcie, że można zmienić rozdzielczość bądź jakość oprawy. Use menu mówi nam jak niedopracowana i okropna jest ta produkcja. Teraz o interfejsie. W prawym dolnym rogu mamy mapę pokazującą aktualny cel oraz zbędny kompas. Tak jest, inne informacje pokazują się dopiero wtedy, gdy wejdziemy w interakcję z nimi. Na przykład, gdy skoczymy ze zbyt wysokiego miejsca i się zranimy, wtedy pojawi się miernik zdrowia. Fabuła przedstawia się następująco. Larry Lovech po zaliczeniu semestru w szkole postanawia udać się do Hollywood, gdzie mieszka jego wujek Larry Laferrer, znany z poprzednich części serii. Larry Senior zajmuje się produkcją filmu Titanic, ale szybko okazuje się, że produkcja obrazu jest zagrożona konkurencją. Młody Larry postanawia oczywiście pomóc wujkowi. Szybko się okazuje, że fabuła nie jest rozwijana, a misje prawie że nic nie mają wspólnego z głównym wątkiem. Co się dziwić, jak twórca poprzednich części serii, Allo, nie miał z tym głównym nic wspólnego. Zresztą, nie tylko brak tej osoby podczas tworzenia tego tytułu był jedyną zmianą. Główną różnicą pomiędzy starymi grami z serii jest schemat rozgrywki. Tym razem Larry nie jest zabawną przygodówką, lecz beznadziejną zręcznościówką z pozornie otwartym światem. Tak naprawdę ciągle chodzimy tą samą drogą do tych samych miejsc, a wszelkie próby wyjścia poza teren miasta blokują strażnicy niewidzialnych ścian. Żeby tego było mało, elementy platformowe są strasznie kiepskie i męczące. Misje w tej produkcji są naprawdę słabe, nie dość, że nie mają sensu i głównie chodzi o to, by pójść z punktu A do B, to jeszcze nie ma praktycznie żadnej różnorodności. Jest jedynie parę sztuk misji, gdzie zamiast mozolnego chodzenia mamy beznadziejne strzelanie, które nie sprawia żadnej satysfakcji. Ogólnie rzecz ujmując, nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Miałem taki napływ śliny wywołany przez tą grę, że żaden suchar nie był mi straszny. Gdzie się podziały ciekawe misje, interesujące zagadki i jakakolwiek grywalność? Poszła w dół jak gówno spuszczane z kibla. Kolejną rzeczą rujnującą ten tytuł jest sterowanie. Nie dość, że granie klawiaturą jest jak przeprawa przez gówno, to jeszcze samym bohaterem ciężko się steruje. Ciągle miałem wrażenie, jakby Larry miał w dupie piranie i był po trzech wylewach. Chodzenie można jeszcze przełknąć, w przeciwieństwie do sekwencji platformowych. Bohater non-stop przykleja się do ścian, odbija się od nich wtedy, gdy nie trzeba, a opanowanie bohatera podczas skoku jest praktycznie niemożliwe. Team 17 powinno dostać medal za tak zjebaną kontrolę. Teraz o oprawie audiowizualnej. Grafika jest naprawdę kiepska, mizernej jakości tekstury, kanciastość, niepoprawne cienie oraz modele przypominające lalki, choć tak najbardziej spierdoloną rzeczą jest zakres widzenia. Wyobraźcie sobie, że na obiektyw oddali nie został dany efekt mgły czy pogorszenia tekstury, lecz zrobienia pikselowego gówna. Z kolei audio jest zaskakująco dobre. Może muzyka i efekty dźwiękowe nie są najwyższych lotów, to voice acting z pewnością to nadrabia. Głosy nie
dość, że gwiazd srebrnego ekranu to jeszcze pasują. Pod tym aspektem jest naprawdę profesjonalnie, ale tylko pod tym. Reasumując, nowy Larry jest naprawdę beznadziejny. Prawie że nieistniejąca fabuła, powtarzalność i wielka nuda. Grafika i sterowanie wywołują u mnie dreszcze. Jedyną rzeczą wybijającą się z tego tytułu jest profesjonalny dubbing. Choć i on nie ratuje gry. Niestety, Box Office jest naprawdę kiepską grą. Jest tak zła, że nie poleciłbym jej nawet największym wrogom. Można się jedynie cieszyć, że twórca poprzednich części serii nie miał z tym krapem nic wspólnego. A teraz czas na oceny. Grafika 3 Audio 8 Grywalność 1 Ogólna ocena 2